Dniem 1 kwietnia został zmieniony konserwator telewizyjnej sieci kablowej. Zostali nimi panowie inżynier Jarosław Dziubiński oraz inżynier Jerzy Gintrowicz z firmy handlowo-usługowej SAT Plus. Panowie, w jakim stanie zastaliście sieć? No, trzeba powiedzieć, że sieć obecnie jest technologicznie sprawna. Oznacza to, że no, funkcjonuje tak jak trzeba, czyli te obrazy przekazywane siecią są przesyłane w sposób prawidłowy. Natomiast należy zaznaczyć, że dokumentacja sieci jest niepełna, taka, którą otrzymaliśmy ze spółdzielni. To znaczy wykonawca nie zostawił dokumentacji, która zawierałaby to wszystko, co dotąd zostało zrobione. Czy spełnia ona warunki, jakie zostały, normy zostały narzucone? No, powiedzieć należy, że nie. Oznacza to, że część materiałów i urządzeń zainstalowanych w sieci nie posiada homologacji Ministerstwa Łączności, czyli właściwie nie jest dopuszczona do użytkowania w sieciach kablowych na terenie naszego kraju. Co aktualnie jest robione w studiu? No, tak jak pan powiedział, z dniem 1 kwietnia przystąpiliśmy do pracy, podpisaliśmy umowę i przystąpiliśmy do pracy. Zaczęliśmy pracę od sporządzenia inwentaryzacji, to znaczy urządzenia w studiu zostały spisane, urządzenia magistralne są w trakcie spisywania, to znaczy po kolei wszelkie wzmacniacze magistralne, wszelkie urządzenia rozgałęziające są spisywane i jest wprowadzona ich ewidencja. Myślę, że w najbliższym tygodniu będzie ta praca zakończona. No to jest pierwszy etap i niezbędny etap dla zdania sobie sprawy ze status quo. Czy rysuje się szansa na skablowanie miasta? Sytuacja tutaj wygląda tak, że no coś takiego wydawałoby się jest niezbędne. W planach najbliższych chyba leży rozbudowa tej sieci na podstawie tej bazy, która jest zrobiona, na najbliższe tereny przyległe. Chodzi tutaj głównie o ulicę Polną, ewentualnie ulicę Gajewskich, Świerczewskiego do końca, ewentualnie przyłączenie mężarskich bloków na Żeromskiego. Natomiast no, biorąc pod uwagę dalsze rejony miasta, czyli centrum i powiedzmy osiedla domków jednorodzinnych, jest tutaj pewien problem techniczny polegający na tym, że telekomunikacja ma swoje kanały, którymi należy taką sieć prowadzić, wykorzystane właściwie w 100%. Tam nie da się przeprowadzić dodatkowych przewodów. W związku z tym no, ten problem należałoby jakoś rozwiązać. Wiemy, że telekomunikacja ma zamiar modernizować swoje kanały, co umożliwiłoby w przyszłości okablowanie większej części miasta właśnie. No ale z kolei wiązałoby się to też z dosyć dużymi kosztami, to trzeba zaznaczyć tutaj. Czyli w pierwszym momencie udałoby wam się jakie ulice skablować? Znaczy tak, no, dwa etapy tutaj wystąpią tej pracy, która jest do wykonania. Pierwszy etap to będzie wykonanie dokumentacji, generalnie dokumentacji całego miasta. Dokumentacja ta, jeżeli chodzi o jej wykonanie, będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to będzie przyłączenie najbliższych ulic, czyli ulicy Polnej, ulicy Gajewskich, ulic Prusa, Asnyka. Można też myśleć o osiedlu Heleny, prawda? Tam jest magistrala na ulicę Garbarską już poprowadzona i ewentualnie wykonanie odczepu jest tutaj realne. Natomiast Stare Miasto i bardziej odległe od osiedla tereny to jest etap drugi. Niemniej jednak robiąc dokumentację trzeba to uwzględnić, żeby po prostu nie wykonywać później roboty drugi raz. A od czego będzie zależeć przyłączenie Starego Miasta do sieci kablowej? No, zależeć będzie oczywiście od inwestora, czyli praktycznie od mieszkańców, od zarządu miasta. Jeżeli znajdą się na to środki, tak jak tutaj kolega wspomniał, zależy troszeczkę od telekomunikacji, kiedy zostaną wykonane modernizacje, które są planowane. No to są te podstawowe warunki. Jeżeli telekomunikacja zrobi to w miarę szybko, mieszkańcy zgłoszą akces, to pracę można zacząć. Oczywiście jest to wszystko w sferze projektów. Natomiast zejdźmy może na nasze tutaj osiedlowe podwórko. Czy planujecie jakieś dodatkowe prace, rozszerzenie może programowe? No, sytuacja wygląda w ten sposób, że cała sieć, o czym nie powiedzieliśmy prędzej, jest zaprojektowana tak, że pracuje
w paśmie do 460 MHz, co powoduje, że właściwie to jest wszystko, co dało się upchnąć, że tak powiem, w tych kanałach czysto telewizyjnych. Kolejne programy wiązałyby się albo z poszerzeniem pasma transmisji, ale to jest dosyć duży koszt, dlatego że trzeba by modernizować całą sieć. Ewentualnie można dodatkowe programy transmitować na tak zwanych kanałach specjalnych, kanałach właśnie telewizji kablowej. Tutaj jednak jest pewien problem, nie wszyscy odbiorcy posiadają odbiorniki telewizyjne wyposażone w możliwość właśnie odbioru tego typu kanałów. Dlatego no, tego typu rozbudowa nie dotyczyłaby wszystkich odbiorców po prostu. Jesteście panowie konserwatorami, a więc niewątpliwie ludność, mieszkańcy osiedla będą do was kierować zgłoszenia o usterki. Gdzie, w jakich godzinach, kiedy będzie można się z wami skontaktować? Tak, na tym polega nasza rola, że mieszkańcy będą do nas zgłaszali zaobserwowane przez siebie usterki czy awarie. Apelowałbym jednak o to, żeby mieszkańcy dosyć ostrożnie podchodzili do takich prostych werdyktów. Nie ma obrazu na telewizorze, to znaczy, że sieć ma usterkę. Na ogół jest tak, że usterka wystąpiła w odbiorniku telewizyjnym, chociaż oczywiście nie zawsze. Dlatego prosiłbym mieszkańców, jeśli można, żeby najpierw skontrolować, czy sąsiad ma obraz, czy może w budynku jest ta awaria u większej ilości mieszkańców i wówczas dopiero do nas dzwonić. Jeżeli faktycznie jest usterka, to wtedy zjawiamy się w ciągu, no praktycznie natychmiast, jeżeli jest to w godzinach naszej pracy. Natomiast jeżeli jest to w godzinach nocnych, no to oczywiście na drugi dzień. Jesteśmy zobowiązani do reakcji w ciągu 48 godzin w wypadku usterki. Natomiast reakcja na awarię jest natychmiastowa, a usunięcie awarii w zależności od tego, jaka to awaria, w ciągu no, paru dni, bo to mogą ulec usterce urządzenia, no, które są tutaj pojedynczymi, prawda? Czyli na przykład stacja czołowa. I teraz gdzie kierować już zgłoszenia usterek? Do naszej siedziby przez cały tydzień od godziny 9 do 17 osobiście można. To jest ulica Krótka 4, telefon 3397 oraz przez całą dobę można dzwonić pod ten numer. Jest tam automatyczna sekretarka, zgłoszenie zostanie zarejestrowane i reakcja na to zgłoszenie wystąpi dnia następnego najprawdopodobniej, prawda? Ewentualnie można zgłaszać również do spółdzielni, ponieważ spółdzielnia nam przekazuje również zgłoszenia, które do niej zostaną zgłoszone. I przypomnijmy może numer spółdzielni 2439. Jak panowie tutaj się zobowiązali, każda usterka zostanie usunięta w ciągu 48 godzin. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I praca między nami będzie się na pewno dobrze układała. Mamy również taką nadzieję. Dziękuję.